Cześć, Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Szybki update w sprawie Michała Cieślaka, bo słowo stało się ciałem. Mówiłem Wam kilka godzin temu w poprzednim nagraniu, że bardzo możliwy jest scenariusz, w którym 27 lutego Michał Cieślak mierzy się z Lorenzem Okoli w walce o pas WBO wagi junior ciężkiej. No i mamy już oficjalny komunikat. Tak jak zapowiadałem, dziś DAZN ogłosiło serię eventów i wśród tych ogłoszonych eventów znalazło się też starcie. Michał Cieślak kontra Lorenz Okoli w stawce pas WBO wagi junior ciężkiej. Lorenz Okoli, znakomicie znany polskim kibiców, pięściarz niestety z tej złej strony, no bo trzykrotnie walczył z Polakami, trzy razy wygrywał, najpierw na początku swojej kariery z Łukaszem Rusiewiczem, później już najpierw w walce eliminacyjnej z Nikodemem Rzeskim, techniczny knockout i potem na deser, niejako techniczny knockout w walce z Krzyszkiem Głowackim i jest teraz mistrzem świata WBO wagi junior ciężkiej. Spekulowało się, że Okoli przejdzie w najbliższym czasie do królewskiej dywizji, na pewno tak się stanie, no ale póki co 27 lutego Michał Cieślak, rywalem Lorenza Okoliego w stawce pas WBO wagi junior ciężkiej. Transmisja, co ważne, platforma streamingowa DAZN. Tylko DAZN pokaże tę walkę, także będą emocje. Michał Cieślak miał walczyć w grudniu na gali Polsatu. Mówiło się, że w lutym wystąpi na gali Polsatu. Ostatecznie jednak wrócił temat walki z Lorenzem Okoli. Pamiętamy kiedyś, kiedy Główka rozchorował się przed walką planowaną na zeszły rok z Lorenzem Okoli. Pojawił się pomysł, żeby Główkę zastąpił Michał Cieślak. Wówczas to miało być tydzień, dosłownie tydzień po poprzedniej walce Michała Cieślaka z Taylorem Abiką, więc jego team zrezygnował z tej opcji, choć były tam w grze duże pieniądze. Teraz też są w grze duże pieniądze, no ale Michał jest w pełnym treningu. Miał boksować w grudniu, były przygotowania, były treningi. Będzie walka 27 lutego. No i wypada trzymać kciuki. Więcej o tej sprawie na pewno będzie jeszcze nieraz w najbliższym czasie na kanale. Będą też materiały z Michałem Cieślakiem, z jego ekipą. Z ekipą na razie to tyle. Michał Cieślak, 27 lutego kontra Lorenz Okoli, opas WBO wagi junior ciężkiej. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno.